Cześć, tu Ewelina Rychlik, a to jest podcast firmy Fakturownia Sposób na firmę. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach ich firm. Dzielimy się historiami i wiedzą, która dodaje wiatru w skrzydłach. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy podcast Sposób na firmę. Kiedy wkraczasz w świat pewnym krokiem z własnym idealnym pomysłem na biznes, jesteś pełna werwy i mobilizacji. Jednak życie często nas nie rozpieszcza i biznes możemy porównać do biegu przez płotki. Agnieszka Pietraszek, założycielka biznesu w cudownym stylu, pomaga przedsiębiorczym kobietom wydobywać ich biznesowy potencjał tak, aby mogły realizować swoje projekty marzeń w zgodzie ze sobą. Czym jest cudowny styl? To skupienie się na ciele, umyśle i duszy. Czy posiadanie u boku towarzysza biznesowego to dobre rozwiązanie? Zapraszam na rozmowę. Cześć Agnieszka. Cześć Ewelino. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że będę mogła się podzielić tym, co jest dla mnie bliskie z Waszymi słuchaczami. No to co, to może takie pytanie na rozgrzewkę. Jaka w ostatnim czasie przytrafiła Ci się mała rzecz, która Cię niesamowicie ucieszyła? Ojejku, ja jestem w ogóle osobą, która cieszy się po prostu ze wszystkiego, z najdrobniejszych rzeczy, jak z jedzeniem dobrego croissanta z ulubioną jajecznicą w ulubionym miejscu, więc jest mnóstwo takich rzeczy, które totalnie, totalnie mnie cieszą, więc jest mi trudno wymienić chociaż w tym momencie jedną, totalnie wszystko. Dobra kawa na przykład, którą dzisiaj piłam rano. Świetnie, czyli jesteś typem osoby, którą cieszą małe rzeczy. Tak, absolutnie, absolutnie wszystko mnie cieszy. Przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłam informację, gdzie w trakcie pracy etatowej poleciałaś do Afryki. I ten wyjazd zmienił całe Twoje życie, ponieważ odkryłaś tam swój potencjał i życiową misję. Czekałam z niecierpliwością na nasze spotkanie, aby zapytać, co takiego wydarzyło się w Afryce. Tak, to był totalnie niesamowity wyjazd i to, co mnie ciągnęło do tej Afryki, to była tak potężna siła, taka intuicja, że nikt nie był w stanie tutaj w Polsce powiedzieć, że mam nie lecieć. To było w lipcu 2019, poleciałam we wrześniu 2019, ale wszystko zaczęło się w lipcu, gdzie ja tak naprawdę nie do końca czułam się szczęśliwa sama ze sobą i jakby takie moje frustracje i takie żale w ogóle wylewałam na wszystkich i widziałam, że ten świat jest po prostu taki niefajny, a tak naprawdę ja w środku czułam się, że jestem niefajna, że gdzieś tam ten mój potencjał nie jest rozwijany tak, jakbym chciała. I ja w ogóle przeczytałam książkę Tomka Michniewicza Chrobot, a jest to książka o najbardziej zwyczajnych ludziach świata. Jedną z tych osób była Marsza z Ugandy i ja ją znalazłam w internecie. Poznałyśmy się na Facebooku, zaczęłyśmy ze sobą pisać, gdzie Marsza w którymś momencie zapytała się, czy ja lubię podróżować i czy bym chciała do nich polecieć. A ja, przyznam się Wam tak szczerze, cały czas o tym też mówię. Ja nie podróżowałam wcześniej prawie w ogóle. Jak podróżowałam, to gdzieś tutaj blisko w Europie, do moich znajomych, bądź z moimi znajomymi, więc ja nie jestem takim podróżnikiem, który mówi, a dobra, teraz pakuję plecak i lecę do Afryki. Tutaj tak było. To była tak potężna intuicja, która mnie tam wołała. I 6 września byłam w samolocie do Ugandy, gdzie po prostu wszystko po drodze mi sprzyjało. I długi urlop, który otrzymałam, i nawet korzystna cena biletów, i to, że leciałam też budować szkołę. To był taki trzeci tydzień. Tak, to był trzeci tydzień obozu budowlanego tam właśnie w Alkuker w Ugandzie, w tej organizacji, którą Marsza właśnie prowadzi, bo tego nie dodałam. Ona prowadzi organizację, wspiera w tym momencie ponad 300 dzieci, to są sieroty bądź dzieci naprawdę z bardzo, bardzo ubogich rodzin. I to jest kobieta o tak niesamowitej energii i takim pięknym sercu, że po prostu gdzieś tam się połączyłyśmy i ona mnie do siebie ściągnęła. Byłam tam 3 tygodnie i dla mnie trochę to był taki... No, taki survival, no bo ja wcześniej nie podróżowałam, nie spałam w takich miejscach, ja tam nie miałam wody, nie miałam łóżka, tylko mieliśmy tam materacy na podłodze, budowałam szkołę, jakby totalnie doświadczałam tego życia afrykańskiego, jakby totalnie tam nie leciałam turystycznie, to był wolontariat i jak wróciłam do Polski, to pojawiła się potrzeba zbudowania studni. Ja taka w tym swoim optymizmie, tak jak mówiłam, jestem zodiakalną rybą, marzycielską, nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych.
Ja powiedziałam, słuchajcie, Polska zbierze 20 tysięcy, tam potrzeba było 40, jeszcze jest organizacja z Austrii, która wspiera. Jakby nie mając nic, totalnie nic, nie mając organizacji, nie mając gdzie tych pieniędzy zbierać, powiedziałam, że będzie 20 tysięcy i tam 14 grudnia, czy 16, te 20 tysięcy było. I to jest właśnie ta kwestia, gdzie ja mówię o tym potencjale, gdzie ja pracując normalnie na etacie, tak się zaangażowałam w tą akcję, gdzie potem pojawiła się jakaś prasa, telewizja, jakieś wywiady, jakieś takie spotkania, gdzie ja opowiadałam o tym, co było w Afryce i zbieranie tych pieniędzy jednocześnie. Mnóstwo fantastycznych osób, które poznałam po drodze, bo ja nie zrobiłam tego sama, to zrobiłam po prostu z osobami, które mnie tutaj otaczały i mnie wspierały. I tak bardzo poczułam, że kurczę, ja mam taki potencjał i ja chcę go realizować, chcę go pokazywać światu, chcę jakby działać tak trochę inaczej niż działałam wcześniej. I tak jakby dla mnie Afryka jest takim punktem zwrotnym w ogóle w moim życiu. Czy nadal masz kontakt właśnie z tą dziewczyną z Afryki, jakoś dalej kontynuujecie swoją współpracę? Tak, jak najbardziej, jakby cały czas jesteśmy w kontakcie i od tego 2019 roku zrobiłyśmy kilka jeszcze innych fajnych projektów. Ja nawet zorganizowałam taką międzykontynentalną w ogóle konferencję, gdzie zaprosiłam do współpracy prelegentów z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Polski w ogóle Michała Sadowskiego z Brand 24, gdzie to było w ogóle moje marzenie, żeby z Michałem współpracować i Michał się zgodził być właśnie moim prelegentem. Więc jakby naprawdę taka magia się działa wokół tych projektów w Afryce i tego, w jaki sposób ja też czułam, że rozkwitam, że to jest tak, to jest ta droga, którą ja chcę podążać, tak chcę się rozwijać. I w tym momencie też są obozy, które cały czas Alku Care organizuje, więc jakby cały czas można i tam pojechać, i poznać, i wesprzeć tak naprawdę z głową, bo to też trzeba wiedzieć, w jaki sposób właśnie wspierać Afrykę i ich projekty. To kiedy pakujemy plecak, Agnieszko, i lecimy do Afryki zbudować kolejną studnię albo dalej szkołę? To będzie już tak kolejny etap budowy szkoły. W sierpniu jest kolejny obóz, więc zapraszam. Okej, okay. Czy jest gdzieś jakieś miejsce w sieci, gdzie można wskoczyć i ewentualnie zapoznać się ze szczegółami takiego wyjazdu i możliwości, jakie możemy im podarować tam w Afryce? Coś tak, tak. Od siebie dać więcej? Absolutnie tak. Jest na Instagramie konto Alkuker i tam są wszystkie informacje. Okej. Okay. Ja postaram się tutaj pod naszą rozmową podlinkować do tego miejsca, także jeżeli ktoś by miał problem, aby namierzyć organizację, to przyłożę rękę do tego, żeby było nam wszystkim łatwiej. Absolutnie wspaniale. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za taką możliwość. Wiesz co, w zakładce o Tobie wyczytałam jeszcze jedną informację. O Jezu. Że do stycznia 2020 roku zarządzałaś projektami oraz budowałaś strategię dla koncernów farmaceutycznych. Dlaczego tak, porzuciłaś wielkie koncerny farmaceutyczne i postanowiłaś wspierać małe przedsiębiorstwa? Czy ja jestem w ogóle tak wdzięczna za tą pracę, którą wykonywałam dla tych wszystkich koncernów farmaceutycznych, bo od 2014 roku ja właśnie pracowałam w kilku agencjach w Łodzi, w Warszawie i potem wróciłam do Łodzi, pracowałam zdalnie dla agencji ze Śląska, więc jakby totalnie w takiej organizacji, w planowaniu, w zarządzaniu czułam się jak ryba w wodzie. Jestem nie bez rybą, powodów, to może jesteś rybą. Tak, absolutnie. W każdej firmie, w której pracowałam, traktowałam ją jak swoją, czyli wkładałam po prostu tyle serca, jakby to było moje. Takie miałam zawsze poczucie i totalnie super się z tym czułam, bo powiedziałam, że robię swoje 100%, najlepiej jak potrafię w tym momencie. Ale przyszedł taki czas, gdzie ja poczułam gotowość i przyszło do mnie, Aga, zobacz, może teraz jest ten czas, żebyś poszła właśnie swoją drogą. I ja w ogóle skończyłam studia pedagogiczne. Nigdy nie pracowałam w zawodzie, bo jakoś szybko trafiłam właśnie do biznesu. I ta akcja z Afryką i z budową tej studni, ze zbiórką tych pieniędzy pokazała mi, jak fajnie było mieć te wszystkie narzędzia biznesowe, jak fajnie było je wszystkie poznać, żeby teraz w takiej lekkości taki projekt jakby przygotować i nim zarządzić i jakby w ogóle wszystko tam zorganizować. I pomyślałam, kurczę, może to
jest ta kwestia, lubisz pracować z ludźmi, zawsze chciałaś pracować na uczelni. Może to jest ten moment, żebyś przełożyła swoje doświadczenie takie biznesowe na wspieranie studentów, studiów humanistycznych głównie, żeby pokazać tak w praktyce, jak wygląda zarządzanie projektami, bo gdzieś tam my na studiach mieliśmy tych rzeczy niewiele. No i taki był mój pomysł, tak wtedy tak poczułam, idę właśnie tą drogą, będę wspierać studentów studiów humanistycznych w ogarnianiu, takim zarządzaniu biznesowym, znaczy w ogóle projektami, pokazując jakie narzędzia są dostępne na rynku. No ale tam pojawiła się pandemia i w momencie, kiedy ja już miałam cały plan, wiedziałam co chcę robić, jak chcę robić, przygotowałam w ogóle całą ofertę tych takich spotkań, warsztatów dla studentów. Dzięki Afryce poznałam też prorektora do spraw kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim, więc jakby najważniejsza osoba, jeżeli chodzi o dydaktykę, to zamknęli uczelnię. To też po prostu było takie, no, taki znak od wszechświata, hej Aga, i co teraz zrobisz? No i co zrobiłaś? Otworzyłaś biznes w cudownym stylu. To biznes w cudownym stylu, to on jakby pojawił się rok później, bo teraz w lutym świętowałam rok jakby tej marki, bo ja wtedy zadałam sobie pytanie i jakby polecam każdej osobie zadać sobie pytanie, okej, zadziało się takie rzeczy, które zrujnowały twój plan, co teraz mogę zrobić, w czym ja czuję się najlepiej, co mogę zacząć robić, więc no ja zarządzałam projektami przez wiele lat. Więc dla mnie zarządzanie projektami to jest taki chleb powszedni. Więc pomyślałam, ok, to ja teraz zacznę od zarządzania projektami, bycia takim zewnętrznym project managerem. I faktycznie zaczęłam tak współpracować, nawet zaczęłam robić strategie, takie warsztaty ze strategii dla NGO-sów, bo to też cały czas było mi bliskie. I w międzyczasie zaczęłam współpracować z małymi biznesami, tak strategicznie. Tak to się wszystko rozwinęło, że gdzieś tam, ok, zewnętrzny project management, fajnie, ale mówię, dobra, to już nie jest to, czym ja chcę się zajmować, jakby to już oddaję. I rozwijam swoją taką działkę związaną z budowaniem takiej strategii, z jakby takim wsparciem, takim towarzyszeniem właśnie w biznesach kobietom. I mniej więcej właśnie w lutym tamtego roku, myśląc o tym, co ja robię, co jest dla mnie ważne, że to jest, co mnie pomogło dojść do tego miejsca, czyli ciało, umysł i dusza, że to wsparcie, medytacja, afirmacje, działanie z intencją. I jakby tak to łączyłam wszystko, że powstała mi nazwa biznes, na początku był biznes w twoim cudownym stylu, a potem to jakby skróciłam do biznes w cudownym stylu, gdzie to jest ciało, umysł, dusza, czyli tak naprawdę kim ty jesteś w tym wszystkim, no plus narzędzia biznesowe, które są dostępne na rynku, które dostosowujemy, inspirujemy się, bierzemy to, co nas wspiera do tego, aby realizować właśnie swój biznesowy potencjał. Aga, chciałam zapytać, czy medytujesz, ale już wiem, że tak. Tak, medytuję, ale to dla mnie ta medytacja to w ogóle jest też takie zatrzymanie się w tym danym momencie. Robienie sobie mikroprzestrzeni do działania to jest coś, co totalnie nas wspiera. I dla mnie medytacja, znaczy ma różne formy, bo to może być tak, że sobie siadam i też tak robię wieczorem, zapalam sobie świeczkę, robię sobie klimat i po prostu siadam w tym kwiecie lotosu i jestem ze sobą i patrzę, co się tam u mnie dzieje. Dla mnie medytacją też jest to, że budzę się rano, robię sobie wdzięczność, czyli mówię, za co jestem wdzięczna, kreuję sobie bardzo pozytywnie mój dzień. Dla mnie medytacją też jest jakby robienie pewnej rzeczy w danym momencie, jakby ta uważność na tą daną rzecz. Więc ja widzę tę medytację w bardzo takich różnych ujęciach i patrzę, co w tym danym momencie dzisiaj mnie wspiera, bo to nie musi być tylko jedna forma, tylko naprawdę sobie tym bardzo tak kreatywnie żongluję i widzę, co mnie wspiera. Chyba muszę też przeanalizować swój tryb dnia, żeby znaleźć tę mikroprzestrzeń dla siebie. Określasz siebie jako biznesowego towarzysza. Już poniekąd powiedziałaś nam, kim jest taka osoba i co robi, ale mogłabyś tak nam to skondensować, kim jest właśnie biznesowy towarzysz i co robi taki przewodnik i dlaczego upatrzyłaś sobie jako grupę docelową kobiety? Tak, już mówię. Nazywam się takim towarzyszem, dlatego że ja bardzo głęboko czuję, że każdy z nas wszystko, czego potrzebuje, ma już w sobie. Dlatego czasami właśnie potrzeba takiego towarzysza, takiego przewodnika, takiego posłańca, który zada pytanie, który pokaże jakąś możliwość, który będzie właśnie tą inspiracją, żeby ten potencjał z danej osoby, żeby ten potencjał właśnie odkrywać. A dlatego to jest towarzysz. Ja nigdy nie ośmieliłabym się powiedzieć, że to dzięki mnie ta osoba teraz odniosła sukces.
Ona odniosła sukces totalnie dzięki sobie i ja jestem takim towarzyszem, który pokazuje, jakie są narzędzia biznesowe, który pokazuje, jak można się zorganizować na bazie tego, kim dana osoba jest. Więc jakby taka, każda moja współpraca to są takie narzędzia coachingowe, mentoringowe. To są narzędzia związane właśnie z organizacją i zarządzaniem sobą w czasie, ale to jest bardzo dużo takiej rozmowy, takiej uważności, tworzenie takiego mikroklimatu, przytulnością, z taką czułością dla danej osoby. Okej, czyli załóżmy, że prowadzę swoją markę i czuję, że coś mi się tutaj nie spina, że czegoś wciąż mi brak, że rozjeżdżają mi się wrotki na każdego dnia, bo zawalam swoje jakieś tam cele i już mam tyle pomysłów, projektów gdzieś tam rozpisanych i zupełnie nie wiem, od czego mam zacząć, to wtedy pojawiasz się ty. Muszę Ciebie odnaleźć, tak? Poprosić o takie wsparcie i analizujesz taki, nie wiem, mój plan działania, analizujesz sobie to, jak działa moja firma i wtedy wyciągasz jakieś wnioski, tutaj składasz sugestie, co mogę poprawić, jak to wszystko pospinać, żeby dać mi taki kolejny powiew wiatru w skrzydłach i przynieść nową energię do działania. Te współprace wyglądają bardzo różnie, bo te potrzeby też są bardzo różne, ale mniej więcej tak to właśnie wygląda, że żeby w ogóle podjąć jakiekolwiek działanie w danym biznesie, my musimy w ogóle wiedzieć, na czym stoimy, czyli zobaczyć tą perspektywę, hej, gdzie ja w tym momencie jestem i w ogóle w jakim kierunku ja zmierzam, czyli co jest tak naprawdę moją misją, czego ja jestem obietnicą dla siebie, dla swoich klientów, właśnie wartości, misja, wizja, wartości, te podstawy, które często są takie trochę, nie wiem, traktowane tak prześmiewczo, bądź takie, a dobra, mam tą swoją misję, bo gdzieś tam ktoś napisał, że to trzeba mieć, mamy na ścianie to wypisane, ale to nic nie znaczy. Ale to właśnie chodzi o to, żeby to znaczyło, żeby to wyznaczyło totalnie kierunek mojego działania, działania z poziomu mojego serca. W mojej ocenie, w moim przekonaniu i z mojego doświadczenia wynika, że te projekty, które my realizujemy z poziomu serca, one totalnie jakby wynikają z nas. To jesteśmy tak naprawdę my, którzy realizujemy ten swój potencjał i dobra znajomość tego, kim ja jestem w tym wszystkim, jak ja lubię działać, co jest moją mocną stroną, co jest moją takim tym darem, którym chcę się dzielić ze światem, to też mi pozwala określić, jakie narzędzia są dla mnie dobre. Bo jeżeli ktoś mówi tak, i to ja w ogóle kocham takie spotkania i ja spotykam się w Łodzi w mojej pracowni, face to face, albo robię te spotkania online, więc jakby cały czas też widzę tą drugą osobę i to jest takie cudowne obserwowanie też ciała danej osoby, która mówi, no wiesz, bo tutaj ten Instagram to w ogóle super fajnie i chciałam Cię zapytać, co z tym, no wiesz, no z tym Facebookiem, bo ja po prostu widzę, jaka jest mimika twarzy, jaki jest ton głosu na temat słowa Facebook. I dla mnie to jest od razu jasna informacja, czy Facebook to jest dla Ciebie w ogóle medium, którym chcesz się zajmować, bo jeżeli my spalamy swoją energię na czymś, co totalnie jest nie nasze, nie czujemy tego, ale trzeba, bo ktoś tam nam gdzieś kiedyś powiedział, że no to wiesz, no musisz mieć takie, takie i takie medium, żeby odnieść sukces, no to my automatycznie jesteśmy na przegranej pozycji. Więc jakby kwestia takiej współpracy to jest rozmowa bardzo, bardzo szczera. I poszukiwanie tego, co dla danej osoby jest tym wsparciem, tym takim korem, z którego chcę wystartować. Tutaj wspomniałaś o tej perspektywie, że warto złapać perspektywę. I tu mi od razu się nasuwa pytanie, jaką perspektywę? Bo jak wiemy, w zależności od miejsca, w jakim się znajdujemy w życiu, ona potrafi diametralnie się zmieniać. Oczywiście. I to właśnie mnie nurtuje, jaka perspektywa jest tą godną zatrzymania się i wytrwania przy niej. To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie mam na to jakby jednej odpowiedzi, bo tą perspektywę ja rekomenduję łapać co tydzień, rozmawiając ze swoim biznesem. Mam przygotowane takie pytania, 11 pytań, które sobie zadaję co tydzień. Jeżeli nie mogę co tydzień, bo wiadomo, życie, to na pewno co 2 tygodnie spotykam się ze swoim biznesem. Też w poniedziałki prowadzę takiego live'a o 9:09, gdzie to jest przypomnienie do tego, żeby z tym swoim biznesem się spotkać i porozmawiać. I tą perspektywę właśnie złapać.
złapać, zobaczyć, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło, co robiłam z taką naprawdę ogromną przyjemnością, za co jestem wdzięczna, w czym tak naprawdę się w tym swoim biznesie rozgaszczam, gdzie jestem w tym momencie, jakby co realizuję, jak ta moja mapa działania, którą sobie wykreowałam na przykład tydzień wcześniej, w tym tygodniu się zrealizowała. Jakby łapmy tą perspektywę, patrzmy, co dla nas jest wspierające, co nam daje właśnie tego wiatru w żagle, co nas po prostu uskrzydla. I ta perspektywa, o której ja mówię, to jest, i którą ja tak naprawdę czuję, to jest to miejsce takiego chwilowego zatrzymania i zobacz, takiego spojrzenia z lotu ptaka, okej, jestem tutaj, tak to wygląda, tak się w tym czuję, taką mam tą wizję rozwoju. To jest dla mnie takie łapanie perspektywy. Najfajniej jest sobie łapać perspektywę raz na kwartał, żeby właśnie pracować w tych odcinkach takich czasowych 12-tygodniowych, bo to jest i dużo czasu, i mało czasu na właśnie takie harmonijne wdrażanie tych swoich biznesowych pomysłów, a takie cotygodniowe rozmowy z biznesem pozwalają nam naprawdę zobaczyć, czy to, co sobie zaplanowałam, to, o czym myślałam, to właśnie, co pragnęłam wdrożyć do swojej firmy, faktycznie dzieje się tak, dzieje się w zgodzie po prostu ze mną i z moją wizją. Okej, czyli rozumiem to tak, że wyznaczam sobie jakieś cele na kwartał i zgodnie z pytaniami, które sobie zadaję co tydzień, koryguję te działania tak, aby czuć, że one są w zgodzie ze mną, a nie w jakiś tam sposób sobie je narzucam i usilnie próbuję zrealizować, nawet jeżeli po drodze czuję, że to nie jest to, co by chciałabym finalnie zrealizować. Właśnie dla mnie te statusy, te rozmowy z biznesem, łapanie perspektywy to jest takie zatrzymanie się i zobaczenie, czy faktycznie to, co ja sobie wykreowałam na początku tego roku, to jest to, co w ogóle jest dla mnie okej. Czy ja cały czas chcę to realizować, czy realizuję to, bo na przykład już zainwestowałam jakieś pieniądze, a totalnie tego projektu nie czuję, czy faktycznie to jest to, co czuję, co widzę, że to ma jakby przełożenie, że to jest coś fajnego, co mnie daje radość moim klientom. I ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę w ogóle na same cele, bo jakby z celami, miałam określone cele, ale jakby nie do końca z tymi celami byłam taka okej, z tymi długofalowymi celami, takimi tymi właśnie wysmartowanymi, które gdzieś tam na koniec roku trzeba było sobie realizować i byłam trochę z nimi taka pokłócona, bym mogła powiedzieć, ale przyszło do mnie, że jakby cele są fajne dla mnie, na przykład takie krótkoterminowe, coś do zrobienia na ten tydzień, to fajnie sobie zrobić jakiś tam cel, ale kierunek działania. Bo dla mnie kierunek działania nie ogranicza mnie. Kierunek działania mnie wspiera w ogóle w mojej kreacji. Jeżeli ja wiem, że w moim biznesie, moim kierunkiem działania są warsztaty i szkolenia, czyli rozwój mojej Akademii Biznesu w Cudownym Stylu, to ja dokładnie wiem, co tam jest, ale nie zamykam się na te możliwości, które mogą do mnie jeszcze przyjść. Bo jeżeli bym sobie określiła, że w roku 2022 prowadzę 45 szkoleń zamkniętych, 33 warsztaty w ramach podsumowania i tak dalej, to gdzieś tam ja się zamykam na to, co może do mnie przyjść. Może na przykład do mnie przyjść jakaś super fajna firma i powiedzieć: a Agnieszka, chcielibyśmy z tobą współpracować, żebyś, nie wiem, zrobiła dla naszych 10 działów jakieś tam warsztaty, na tygodniowe, wyjazdowe na, nie wiem, na Maderze, tak? Więc jakby kierunek działania mnie bardziej wspiera, jest takim myśleniem otwartości na to, co może do mnie jeszcze przyjść. Cele troszeczkę jednak mnie zamykają. Ja tak to czuję i gdzieś tam próbuję też inspirować moje klientki do tego, żeby myślały o celach bardziej właśnie w kierunku, tak, który sobie nadajemy w naszej firmie. Okej, czyli nie nastawiamy się na konkretne liczby, tylko na kierunek. Wspomniałaś, że tworzysz Akademię Biznesu w Cudownym Stylu. Wiem, że też jest Leśna Akademia Biznesu. Czy to dwie oddzielne akademie dla tych, co kochają leśne klimaty versus akademia dla osób mocno nieterenowych? Czy oba projekty się uzupełniają? Przybliż mi to jako osobie, która chciałaby dołączyć i nie wie, gdzie będzie bardziej pasować, gdzie lepiej się odnajdzie. Akademia Biznesu w Cudownym Stylu to dla mnie jest taka główna idea warsztatów, szkoleń, spotkań, które ja organizuję, a Leśna Akademia Biznesu jakby jest pod akademią, jest pod projektem Akademii Biznesu w Cudownym Stylu, dlatego że to jest w przestrzeni leśnej, znaczy leśnej, takiej mocno terenowej, w takim klimacie, takim surowym, gdzie takim moim marzeniem było, ja to wymyśliłam w październiku ubiegłego roku, żeby spotkać się
ze swoim biznesem i totalnie go doświadczyć w otoczeniu przyrody, w otoczeniu właśnie matki natury, w takim otoczeniu mega wspierającym, bo sam mój biznes to jest biznes w cudownym stylu, czyli ciało, umysł, dusza, natura, tak, to są takie przestrzenie, takie klimaty, które totalnie nas uziemiają, które są, dają nam taką energię, takim są źródłem życia. Chciałam, żeby to było coś innego niż sala szkoleniowa, w której mamy taki określony jakby wystrój, że siedzimy przy stole, że jakoś tak w taki sposób tradycyjny pracujemy. Tutaj Leśna Akademia Biznesu jest projektem, bo w tym roku już będzie trzecia edycja w czerwcu. Jest takim naprawdę spotkaniem się ze sobą, ze swoim biznesem, gdzie my siedzimy na podłodze, na poduchach, mamy kominek, wyszłyśmy teraz sobie w marcu na zewnątrz i biegałyśmy sobie boso po tej trawie i po tym błotku jeszcze marcowym. Więc to jest takie naprawdę cudowne spotkanie się ze swoim biznesem właśnie w takim otoczeniu i przyrody, ale też w otoczeniu super cudownych, wspierających kobiet, bo ja sobie totalnie zdaję sprawę, że taki lab, Leśna Akademia Biznesu, to jest dla określonych też kobiet, tak? Bo ja właśnie współpracuję z kobietami głównie. Wiem, że nie każda osoba odnalazłaby się w takiej przestrzeni, dlatego przed każdym warsztatem ja spotykam się indywidualnie z osobami, jakby pokazuję, jak to wygląda, czego można się spodziewać, bo chciałabym, żeby te osoby były gotowe na to, że tam nie będzie luksusów. I to jest w ogóle też fajne dla mnie, bo my często nie wiemy, bo nie czujemy siebie i sformułowanie spotkaj się ze swoim biznesem, czyli jeżeli ktoś przychodzi do takiej przestrzeni i widzi, o Jezu, w ogóle nie, co to w ogóle jest, jakiś w ogóle taki, nie wiem, drewniany dom, nie ma marmurowego stołu, i to są informacje dla niego, co on w tym momencie czuje i co ta osoba jest w stanie z tym zrobić, bo my często sobie gdzieś tam do nas coś przychodzi, ale jakby nie analizujemy tego, nie jesteśmy z tym blisko, nie wiemy, co to dla nas może oznaczać, bo gdzieś tam różne programy, jakieś schematy działania są w nas bardzo, bardzo głęboko. A tutaj nagle przechodzimy do jakiegoś miejsca, siedzimy na podłodze, mamy zapalone świeczki i gdzieś tam rozmawiamy sobie w kręgu i to jest naprawdę takie spotkanie się ze sobą, jak ja się czuję w tej przestrzeni i co ja mogę zrobić, żeby zadbać o siebie i potem to przekładamy na zadbanie o siebie w ogóle w życiu czy w swoim biznesie. Taka jest idea tego warsztatu. Widziałam, że spotykasz się ze swoimi klientkami co tydzień. I to chciałam teraz tutaj pociągnąć Cię za język. Czy to jest forma mastermindu, gdzie robicie burzę mózgów dotyczącą właśnie biznesów dziewczyn? Czy to jest jakieś omówienie danego projektu, pomysłu, drogi rozwoju, czy może zupełnie coś innego? Jeżeli chodzi o taki typowy mastermind, to ja już w tym momencie tego nie organizuję. Organizuję takie spotkania coworkingowe, które są właśnie co wtorek. I tam one też poniekąd mają taką formę mastermindu, bo na koniec mamy taki krąg, gdzie wszystkie właśnie w tej takiej pracy dwugodzinnej sobie rozmawiamy. To są różnego typu takie pogaduchy, głównie nie prywatne, tylko takie właśnie biznesowe, omawianie jakichś takich tematów. Ale to nie jest typowy, nie, to nie jest typowy mastermind taki, który ja specjalnie organizuję, żeby właśnie z różnymi biznesami się spotykać i rozwijać ich potencjał. Nie, to nie jest to. To na czym polega to takie spotkanie coworkingowe? Tak, coworking to jest w ogóle pomysł, który do mnie wpadł tak bardzo spontanicznie i bardzo mocno go poczułam, bo porównałam to do tego, znaczy z chodzeniem na siłownię, że w momencie, kiedy ja mam kupiony karnet i ja wiem, jakie mam wybrane zajęcia, w jakich godzinach, to ja wzbiorę się rano, czy tam wieczorem i na tą siłownię pójdę. I właśnie pracując z dziewczynami, czy na Leśnej Akademii, czy w ramach innych jakichś warsztatów, czy indywidualnych konsultacji, tak bardzo mocno poczułam, że nam brakuje tej takiej przestrzeni dla kobiet, które prowadzą jednoosobowe działalności, nie mają swoich zespołów, takiej przestrzeni, żeby spotkać się i po prostu popracować. Więc myśliłam tak zwaną siłownię biznesu, coworking online, teraz nazywamy to cudworkingiem, od biznes w cudownym stylu, gdzie we wtorki od godziny 10 do 12.40, czasami to jest do 13, bo wiadomo, że tematów może być bardzo dużo, spotykamy się na wspólnej pracy, tylko, że to jest przez 2 godziny praca indywidualna,
indywidualna. Ja w poniedziałki zachęcam do tego, aby zrobić sobie podsumowanie biznesu, czyli rozmawiam ze swoim biznesem i wiem, jakie aktywności mogę zrealizować właśnie podczas takiego coworkingu. I od 10 się łączymy, od 10:10 jesteśmy już w swoich indywidualnych pokojach, korzystam z Google Meet, przydzielam do swojego pokoju i ta osoba w 25 minut pracuje nad swoimi tematami, po 25 minutach jest 5 minut przerwy, czyli wszystkie znowu się spotykamy i tak razy 4, no i na koniec mamy to 30 minut takich rozmów w kręgu. To jest jakby niesamowita taka forma energetycznego wsparcia, bo dziewczyny często mówią, kurczę, to jest w ogóle wspaniała inicjatywa, dlatego, że ja wiem, że w tym momencie też pracują inne osoby, że ja nie jestem w tym sama, że też pracują inne osoby i też takie przywitanie się i też takie pogadanie sobie, tak jak pracuje się na etacie i są firmy, mają swoje przestrzenie, spotykamy się gdzieś tam przy tym ekspresie czy na tym obiedzie, wymieniamy się jakimiś tam swoimi spostrzeżeniami czy w ogóle sobie rozmawiamy, a tutaj jednak pracując na własny rachunek i pracując samej w tym biznesie, my nie mamy za bardzo z kim porozmawiać, no dobra, do Instagrama tam, do naszych tam obserwujących możemy coś powiedzieć, ale to nie jest to samo, prawda? Więc taki coworking, sudworking jest taką naprawdę wspaniałą przestrzenią tego, żeby być w tej energii grupy i działać wspólnie, znaczy działać indywidualnie, ale w obrębie tej takiej grupowej energii i totalnie widzę, jakie tam dzieją się cuda, bo oprócz takich cudworkingów, które robię co wtorek, ja prowadzę z lipca ubiegłego roku cudowne śniadania, bo stwierdziłam właśnie wtedy, że byłoby fajnie spotykać się raz w miesiącu z kobietami, które prowadzą swoje biznesy, zjeść coś dobrego i po prostu porozmawiać. 24 kwietnia było 10. spotkanie i ja totalnie widzę magię, jaka się dzieje, kiedy mamy tą przestrzeń, żeby mówić i żeby słuchać, bo te kręgi, które jakby ta przestrzeń, kiedy my mówimy, my jesteśmy w kręgu, panują zasady kręgowe, czyli jeżeli ja mówię, to nikt mi nie doradza, nikt mi nie przerywa, nikt nie dzieli się swoją historią, bo to jest po prostu moja przestrzeń do tego, żebym powiedziała, a reszta osób mnie ma za zadanie tylko i wyłącznie wysłuchać. Kolejna osoba oczywiście może się odnieść do historii, ale nigdy to nie jest doradzanie, nigdy to nie jest takie właśnie przerywanie i mówię, no wiesz, a ja to zrobiłam tak i tak, no bo to jest twoja historia, tak? Ja mam swoją historię i totalnie widzę, jak dziewczyny, jak ja w tym wszystkim też wzrastam jako osoba. Niesamowite, absolutnie. Polecam wszystkim takie kręgi, też mężczyznom. Chociaż ja z mężczyznami, tak jak właśnie zapytałaś się, pracuję indywidualnie, ale głównie to pracuję z kobietami. Nie mam jeszcze takiej odwagi w sobie, żeby takie kręgi organizować męskie. Myślę, że męskie to nigdy, ale takie łączone kręgi. Są chętne osoby, ale jeszcze ja nie czuję się na siłach, żeby taki krąg właśnie mieszany też poprowadzić, ale myślę, że to też się zmieni, bo uważam, że mężczyźni też mają dużo pięknych rzeczy, aby się podzielić z nami. Kobiety mają mnóstwo cudownych rzeczy, aby się podzielić i wtedy zobaczyć siebie w tych takich takim różnym też kontekście, ale z taką tą swoją prawdą, nie? I takim, o kurczę, to też tak może, nie? Ona ma inaczej, ja też mam inaczej, a ja bym zrobił tak, a ja się z tym zgadzam, a ja się nie zgadzam, nie? Szukanie w tym wszystkim po prostu siebie. Czyli łączysz, krótko mówiąc, dobre z pożytecznym, bo nie dość, że można wyrzucić z siebie to, co tam gdzieś nas uwiera, to jeszcze dodatkowo można przy tym dobrze zjeść. Tak, ale tak. Mnie można kupić jedzeniem. Zastanawia mnie jedno. Ktoś mówi, dzieli się swoją historią, ale nie dostaje feedbacku? Nie dostaję feedbacku. To nie jest spotkanie coachingowe, to nie jest spotkanie mentoringowe. To jest spotkanie po prostu takie nieformalne, w cudownym stylu spotykamy się i jakby mówimy o tym, z czym dzisiaj jesteśmy, co jest dla nas bliskie. Często dziewczyny płaczą. Ja też, bo to są takie naprawdę mega wzruszające gdzieś tam historie, bo my często nie mamy przestrzeni, nie mamy komu czegoś powiedzieć. Tak. Bo ciągle, bo jak coś zaczynamy, to ktoś mówi, a wiesz co, bo ja miałam podobnie, ja sobie poradziłam. Jakby my bardzo mamy taką tendencję do tego, że lubimy kogoś naprawiać, a ta osoba po prostu czasami potrzebuje tego, żeby nazwać to, co czuje, to co jest w niej takiego. Tak, i ta przestrzeń właśnie to jej daje. I kiedyś byłam na takim coachingu zen, na takich sesjach na Zoomie, ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, a mówię coaching zen, tak jakby w sensie wiedziałam, jakby z czym się je coaching zen, ale nie wiedziałam, co to jest za spotkanie. Mówię, tak, chcę iść po prostu do spotkania, bo chcę jakby się rozwijać w tej metodzie. I zostałam połączona do pokoju z taką cudowną panią, gdzie
Uwaga, ja przez 20 minut miałam słuchać, być aktywnym słuchaczem, a moja rozmówczyni, a to rozmówczyni, osoba po prostu miała mówić przez 20 minut. W momencie, kiedy ja jej słuchałam, ja chciałam jej z 50 razy przerwać i powiedzieć, a wiesz, a zrób tak, a wiesz, mnie pomogło to, a tu jest taka fajna metoda, a tu jest to. Ale wyobraźcie sobie, że ta pani sama rozwiązała wszystkie swoje problemy w ciągu tych 20 minut, bo ona je nazwała, wypowiedziała je głośno, czyli zwerbalizowała, i do niej zaczęły przychodzić odpowiedzi. I to było dla mnie tak niesamowicie odkrywcze, że każdy, tak jak powiedziałam na początku, każdy z nas ma w sobie wszystko, czego potrzebuje. Czasami takim największym ogranicznikiem jest to, że my w to nie wierzymy, że to, co ja czuję, to może być to, co faktycznie powinnam zrobić. Albo mama coś, albo partner coś, a tu niebo teściowa, a tu niebo koleżanka, a tu tam szef, a tutaj ktoś inny coś powie, tak? Nie ufamy sobie. Te spotkania pokazują nam, mnie bardzo mocno, że dziewczyny zaczynają sobie ufać, bo zaczynają mówić, nazywać to głośno, widzą i słyszą, że inne kobiety mogą mieć bardzo podobne wyzwania problemy w swoim biznesie, właśnie w swoim życiu. Ja w ogóle zauważyłam taki ogromny wzrost energii naszej grupy, bo na początku, jak się zaczęłyśmy spotykać, to było dużo płaczu, dużo takich właśnie takiego właśnie wylewania z siebie takich rzeczy, gdzie nikomu tego nie miałyśmy odwagi powiedzieć, a teraz jakby ja już widzę, że to jest za nami. I ta grupa się oczywiście zmienia, bo są różne osoby, część jest takich stałych, część się po prostu wymienia, ale ta energia grupy totalnie już wzrosła, bo my jakby podziękowałyśmy już temu, co nas nie wspiera i teraz naprawdę się rozwijamy, my teraz naprawdę wzrastamy, więc polecam absolutnie każdemu takie kręgi, gdzie jest przestrzeń do mówienia i jest przestrzeń właśnie do słuchania, bo potem oczywiście mamy rozmowy w kuluarach, tak, bo to nie jest tak, że tylko po prostu przychodzimy, jemy i tam sobie w tym kręgu jesteśmy. Nie, oczywiście mamy taki networking, gdzie dziewczyny zaczynają nawiązywać ze sobą takie wspaniałe biznesy i relacje, więc jakby to jest, no to jest wspaniałe, to jest coś cudownego. Słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, jakby to była też taka poniekąd forma terapii i też mi się nasuwa taki ciekawy wniosek, że my często działając jako freelancerzy, mając swoje jednoosobowe działalności gospodarcze, czujemy się w tym wszystkim samotni. Pomimo tego, że mamy wsparcie, nie wiem, czasami rodziny, przyjaciół, bliskich, czasami w ogóle nie mamy też wsparcia nikogo, ale mimo wszystko niezależnie od tego, kto gdzieś obok nas jest, ale nie zna biznesu od środka, to nie jest takie wsparcie stricte właśnie na tej linii biznesowej. I takie spotkania są o tyle piękne, że właśnie człowiek może to z siebie wyrzucić, może nawiązać bardzo fajne współprace, dwa, słuchając historii innych też bardzo dużo się nauczyć. Mam nadzieję, że mężczyźni też znajdą taką przestrzeń, aby móc się wzajemnie wspierać, bo takie odnoszę wrażenie, że u mężczyzn jeszcze jest tak jakby temat tabu, aby mówić o tym, co się czuje, wylewać swoje emocje otwarcie, ale przede wszystkim musimy mówić o tym głośno, że ma to formę leczniczą. Absolutnie tak. I ja ze swojej strony polecam i słysząc tutaj, co ty nam przekazujesz, to jak widać sprawdza się, więc fajnie. Absolutnie tak, bo to jest też jakby kwestia uwalniania pewnych rzeczy. Dlaczego mamy je w sobie kisić? Uwolnimy je, bo zamiatamy ciągle pod dywan i gdzieś tam ciągle siebie oszukujemy, a nie, bo coś tam, no to jakby ta energia jest skupiona na tym ukrywaniu, na tym zamiataniu, zamiast po prostu to uwolnić, puścić z siebie i wow, o kurczę, nie, jakby już nie muszę jakby ciągle być w czymś, co mnie nie wspiera, tylko to nazywam. I bez oceny. Tak, bardzo, bardzo polecam to spotkanie i powiem Ci szczerze, że teraz jakby coraz bardziej myślę o tym, żeby zrobić te mieszane kręgi, bo jestem bardzo ciekawa właśnie tego, co mężczyźni jakby czują, prowadząc swoje biznesy i z czym oni tak naprawdę się zmagają, o czym nie mówią. Tak, tak, o czym ale my wiesz, nie wiemy. To poniekąd może być też trudne dla nich, bo jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że mężczyźni pewnie by się czuli po prostu w swoim męskim gronie, tak jak kobiety czują się bezpieczniej wśród babek, tak? Tak, tak, tak. Ale no na pewno to będzie to wyzwanie. Liczę, że osiągniesz tutaj sukces, że to będzie spotkanie z dobrym wynikiem. Zobaczymy. Ale w ogóle mówiąc o spotkaniach, zauważyłam, że pracując razem w ciągu tam tego jednego dnia nawiązałaś do tego, że pracujecie 25 minut i później macie przerwę. Czyli wnioskuję, że działacie w oparciu o technikę Pomodoro, tak? Tak, tak, tak. Dobra, to powiedz mi,
Dlaczego uważasz, że te 25 minut pracy i 5 minut przerwy to jest najlepsza z opcji? Dlaczego nie 15 minut przerwy albo no chociaż te 10? Dobrze, to tak w takim trybie 25 minut pracy, 5 minut przerwy. 5 minut przerwy jest idealne, jeżeli sobie zakładamy, że tych sesji będzie 4. Po tych 4 sesjach właśnie warto sobie zrobić półgodzinną przerwę, czy tą taką dłuższą, czy 15, 30, czy 45, ja rekomenduję 30 minut przerwy. W takim krótkim slocie czasowym jak 25 minut, zrobienie sobie 10 minut przerwy jest zbyt długim okresem. To jest zbyt dużo czasu. Te jednostki czasowe, jakie ktoś określił, w moim odczuciu i w odczuciu dziewczyn, z którymi współpracuję, totalnie super fajnie się sprawdzają. My sobie zaczynamy jakby w coworkingu, coworking pewnie zostanie w takich jednostkach czasowych, to będzie 25 minut, 5 minut przerwy razy 4, ale jeżeli wyrobimy sobie pewien taki nawyk uważności, bo właśnie w technice Pomodoro chodzi o to, żeby być totalnie skupionym na swojej pracy. Jeżeli ja przez 25 minut skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co mam do zrobienia, czyli wyłączam, nie wiem, pocztę, jeżeli nie korzystam, jeżeli to nie jest jako mail, który mam do napisania. Nie korzystam z Instagrama w celach takich, a sobie sprawdzę, co tam się zadziało, czy w ogóle włączam social media. Skupiam się tylko i wyłącznie na tej jednej czynności. To 25 minut to naprawdę jest wysiłek bardzo duży dla nas i te 5 minut przerwy powoduje, że bo po tych 25 minutach my kończymy w tym momencie, w którym jakby nas zostaje ten czas. Jeżeli czegoś nie skończyłam, to tego nie kończę już, tak? Albo jeszcze tam, nie wiem, chciałam dokończyć i coś zrobić i kolejne 15 minut. Nie, to jest ten czas, że my kończymy i mamy te 5 minut przerwy, gdzie to jest ta przestrzeń, żeby pójść się przejść, nie wiem, napić się wody, żeby się trochę poruszać, żeby jakby odejść od tego, z czym byłam. I ja kiedyś się martwiłam, że ja zapomnę, co ja robiłam wcześniej, nie będę miała już takiego tego flow. W moim przypadku i w przypadku też dziewczyn, które pracują z tą metodą, to nas nakręca jeszcze bardziej do pracy. My w ciągu tych 5 minut jesteśmy w stanie jakby przetrawić to, co zrobiłyśmy i nadać temu jakby kolejną nową jakość. Ja totalnie jakby rekomenduję na początek taką właśnie formę pracy w takich jednostkach czasowych, bo później, jeżeli na przykład mamy większe zadanie, bo to są jakby też musimy wiedzieć, jakie zadania możemy robić w tych jednostkach czasowych, bo jeżeli jest długie zadanie, nie wiem, dziewczyny na przykład projektują, czyli nie wiem, robią jakieś moodboardy, czy projektują wnętrza, to wtedy mówią, ok, ja potrzebuję mieć, nie wiem, właśnie 1,5 godziny i potem, nie wiem, 15 minut przerwy czy pół godziny. Każda osoba gdzieś tam potem musi dostosować do siebie, bo nie wszystkie zadania nadają się w ogóle pod Pomodoro. Też musimy być tego po prostu świadomi. Rozumiem, czyli musimy sobie zaplanować zadania i wtedy działać. Tak. Działamy ze stoperem, czy jest jakaś do tego aplikacja? Są aplikacje, ale też mamy po prostu w telefonach przecież, czy stopery, czy minutniki, jakby wszystko mamy, żeby tylko zacząć z tego działać. I ten nasz coworking, który mamy co wtorek, jest też taką inspiracją do tego i takim przygotowaniem, że dziewczyny, tak samo ja, włączam sobie Pomodoro w inne dni. To nie jest tak tylko, że to coworking, tam tylko sobie pracuję. Ja w inne dni też włączam Pomodoro i naprawdę widzę mnóstwo fajnych efektów. Zachęcasz do tworzenia mapy działania dla biznesu. Możesz rozwinąć ten temat? Czym taka mapa jest? Jak wygląda? I jakie wartości nam daje? Mapa biznesu to jest jakby nasz biznes, począwszy od tego, jakie mamy gałęzie biznesu, poprzez naszą misję, wizję, wartości, poprzez opisanie naszego idealnego klienta, czyli stworzenie sobie tej persony, poprzez cele i partnerstwa, które pomagają nam ten biznes rozwijać. Dla mnie mapa biznesu, to jest właśnie taki mój warsztat korowy, nazywam go business boardem, mapą biznesu, pomaga nam w ogóle zobaczyć, jak wygląda nasz biznes i jakie mamy możliwości rozwoju. Okej, a efektem mapy biznesu jest księga biznesu z mapą działania. Tak. Ciekawi mnie, jak to wygląda finalnie. Czy to taki rozpisany plan biznesowy, tylko w sposób bardziej przemyślany, bez celów na wyrost, z harmonogramem? Jak wygląda taka księga? Opowiedz o tym, proszę. Pracuję bardzo dużo z wizualizacją, chyba o tym nie wspominałam wcześniej. Efektem w ogóle business boardu dla osoby, która
jest moją klientką i jest wizualizacja w formie takiej wizualnej, czyli rysunkowej tego, jak jej biznes wygląda, czy kim ona jest w tym biznesie, jakie ma gałęzie biznesu, czyli w ogóle czym się zajmuje, jak wygląda jej idealny klient. Czyli ja robię to w formie takiej wizualnej, a po mojej stronie jakby zebranie tych wszystkich informacji w taki dokument, który nazywam księgą biznesu, gdzie mam dokładnie opisane analizę SWOT biznesu, dokładną charakterystykę tego klienta, te cele i kierunek, jaki sobie określiłyśmy wraz z harmonogramem działania, czyli taki gotowiec, który osoba po takim warsztacie ma i może w oparciu o tą księgę biznesu działać w swojej firmie. Widziałam jeszcze jedną rzecz. Bibliotekę inspiracji dla biznesu w cudownym stylu i widziałam, że pracując razem z Tobą właśnie w coworkingu ma się do niej dostęp. Tak, i szczerze przyznam, że ciekawość mnie zżera, co w niej mogłabym znaleźć. Ja uważam, że pracowanie w oparciu o swoje najlepsze jakości jest czymś, co pozwala nam pracować w lekkości. I też do mnie doszło, że ja nie muszę tworzyć wszystkich treści, że ja mogę dzielić się tym, co już zostało stworzone przez innych twórców, oczywiście pokazując źródło i jakby konkretnie nazywając, że to są treści tego konkretnego autora. I takim właśnie projektem jest Biblioteka Inspiracji w Cudownym Stylu, gdzie dzielę to na pewne kategorie, na działy i tam znajdują się różne ciekawe materiały, które mogą wspierać nas w prowadzeniu tego naszego biznesu. Poszczególni twórcy, też moje materiały, tak, które ja przygotowałam, które są, bezpłatne, bądź linki do jakichś płatnych materiałów, tak aby w jednym miejscu znajdowały się rzeczy, które będą pomagały nam rozwijać biznes w naszym cudownym stylu. Super, to krótko mówiąc nie trzeba gonić za tymi wszystkimi informacjami samemu gdzieś w obszarze sieci, tylko mamy to zebrane w pigułce. Fajne jest też to, że mamy taką przykrą tendencję w obecnych realiach, że wielu twórców przypisuje sobie wiedzę innych, więc to jest bardzo uczciwe, że to źródło mamy konkretnie wskazane, kto przyczynił się do szerzenia wiedzy na początku. Tak, absolutnie. Dla mnie to jest w ogóle kluczowe. Poruszyłaś bardzo ważny taki wątek, bo my często jako twórcy, jako nie wiem, konsultanci, czy w ogóle jako specjaliści w swoich biznesach, boimy się, że jak powiemy, że to nie my stworzyliśmy tą daną rzecz, to, że gdzieś tam od nas się ktoś odwróci i będzie i jakby pójdzie do konkurencji. Dla mnie to właśnie totalnie nie jest to, ale ja też to przepracowałam w sobie. Mm-hmm. Bo oczywiście taka forma strachu się pojawiała. Ja ją po prostu zobaczyłam, z czego ona wynika, jakby okej, co tam się takiego u mnie dzieje, że tak myślę, no dobra, nie wierzysz w siebie, niskie poczucie własnej wartości. Mówię, aha, no dobra. I wiedząc, że tak to może zadziałać, też zupełnie zaczęłam to inaczej postrzegać. Dla mnie jest dużą wartością, żeby powiedzieć, okej, tu się zainspirowałam od Jakuba Bączka, tutaj zainspirowałam się od Justyny Kwiatkowskiej, tak zwanej finansowo. Tutaj zainspirowałam się na przykład Panią Swojego Czasu. Dla mnie to jest duża wartość, bo te osoby, które są gdzieś ze mną, one przyszły do mnie i być może mój sposób działania, komunikacji, mój sposób prowadzenia biznesu dla nich jest bliższy niż na przykład tych innych osób. Ale to, że ja powiem, od kogo mam tą informację, wcale mnie nie dyskredytuje, że ja jestem niekompetentna. Ja uważam, że nie wymyślimy koła na nowo. To wszystko już zostało gdzieś stworzone, tylko my właśnie mając swoje najlepsze jakości jesteśmy w stanie to wszystko w taki sposób wykreować dalej, jakby zbudować coś z tego nowego, że to będzie totalnie nasze. Tak, to jest to, że możemy kreować tę samą wiedzę na swój sposób. Tak. Grunt, żeby właśnie zachować te korzenie i przede wszystkim być szczerym w tym świecie twórców. Mam teraz takie pytania dotyczące stricte nas, czyli fakturowni. O, super, cudownie. Na jakim etapie działania firmy zostałaś klientem fakturowni? Od razu, w momencie kiedy założyłam swoją firmę, od razu założyłam też sobie konto w fakturowni. Dlaczego akurat wybrałaś fakturownię? Słyszałaś kiedyś o nas wcześniej? Czy... Tak. Tak, z rekomendacji. Moja siostra, która prowadzi biznes już trochę dłużej, korzysta z waszego systemu i jakby dla mnie nie było innej opcji. Ona powiedziała, że właśnie korzysta z fakturowni, mówię, a dobra, zobaczę, co to jest. I w ogóle wiedziałam, że są inne firmy, które oferują podobne rzeczy, właściwie takie same, ale gdzieś nawet jak weszłam na waszą stronę, zobaczyłam ten niebieski kolor, jakoś tak od razu poczułam taką wielką sympatię i od razu założyłam konto. Super, fajnie, to jest bardzo miłe słyszeć, że przychodzą do nas ludzie
od innych polecających. To chyba nie ma lepszego komplementu dla firmy, wiedząc, że inni polecają nas dalej. A czy ty nas polecasz? Oczywiście, że tak. Mam nawet swój kod Biznes w cudownym stylu. Mam zniżkę dla moich cudownych obserwujących i klientek, z którymi współpracuję. U mnie głównie jest tak, że ja pracuję z osobami, które mają już swoje biznesy, więc pewnie już jakiś tam systemów korzystają, ale ja też dopiero się rozkręcam. Będę świętowała 2 lata w maju na rynku pod swoim brandem, więc jakby cały czas wszystko jest jeszcze przede mną. Ja w ogóle polecam tylko te rzeczy, które ja naprawdę czuję, że są fajne, więc tutaj jakby wszystkie osoby, które skorzystają z mojego kodu, mogą być pewne, że nie poleciłabym czegoś, w co nie wierzę, a fakturowie naprawdę, naprawdę lubię. To jest fajny, taki przejrzysty system, taki łatwy, intuicyjny i te plany są takie bardzo, bardzo korzystne finansowo. Myślę, że tutaj naprawdę robicie fajną, fajną rzecz. Dzięki. Skoro jesteśmy przy pakiecie, to od którego zaczęłaś? Od tego na 3 faktury, ale na szczęście i w ogóle z wielką wdzięcznością zaczęłam się rozwijać i zaczęłam potrzebować więcej faktur, więc jestem na pakiecie wyższym. Tutaj też wspomnę, że mamy pakiet mikro i on jest za 0 zł, więc jeżeli ktoś dopiero startuje ze swoim biznesem, chce bliżej poznać fakturownię, to jest takie idealne rozwiązanie, gdzie nie ma ograniczeń czasowych, że tam gdzieś, nie wiem, stalkujemy i wymuszamy opłać konto, tylko to jest to właśnie taka swoboda i przestrzeń, którą też chcemy dawać swoim klientom, aby w momencie, tak jak u Ciebie, poczują, że po prostu rozwój firmy przybiera, i wtedy sobie mogą upgrade'ować plan na wyższy, na taki dostosowany do ich potrzeb. Bardzo się cieszę, że właśnie jesteś przykładem takiej firmy, gdzie rozwój powoduje to, że możesz stabilnie rozwijać się razem z nami. W ogóle to jest bardzo fajne z takimi pakietami, gdzie są za 0 zł, dlatego że kiedy my startujemy z własną firmą, to my na początku naprawdę mamy jakieś tam koszty tak. I takie jakby taka świadomość, okej, dobra, to mam za 0 zł, mam 3 faktury, to jest jakby coś fajnego na start. Wiadomo, jak wystawię sobie tą pierwszą fakturę, no to będę mogła mieć na przykład już na opłacenie tego konta, bo sobie zupgrade'uję, tak, potem będę wystawiała 8 faktur, więc to jest super fajne. Fajne w ogóle takie wsparcie, takie myślenie też z perspektywy tego, czego potrzebują klienci. Bardzo lubię właśnie rozmawiać z naszymi klientami, bo każdy ma taki inny punkt widzenia na nasz program. Każdy ma inne wnioski i też każdą osobę cieszy coś innego. Dlatego też muszę zapytać o kolejną kwestię. Czy jakieś problemy udało się rozwiązać z nami albo, nie wiem, uniknąć jakichś takich zawiłości księgowych dzięki współpracy z fakturownią? Ojej, ja to właściwie mam taki bardzo prosty biznes, bo ja wystawiam fakturę i właściwie czasami robię sobie jakieś raporty, jakieś takie rzeczy, ale dużo z takich fajnych funkcji, które ułatwiają pracę mojemu księgowemu, jak pobór na przykład wszystkich faktur w jednym pliku PDF i to jest super. Wasze wtyczki są fajne do WooCommerce, czy w ogóle jakby możliwość integracji tak z WooCommerce, czyli z automatycznym wystawianiem sobie faktur w sklepach internetowych. Ale z takich wyzwań to jakby wszystko jest okej, okay. Może dlatego, że nie miałam żadnego problemu, bo jakby wszystko działa prawidłowo, tak jak powinno działać. Też macie fajny support, gdzie ta informacja właściwie jest od razu. Kiedyś to właśnie szukałam jakichś plików i od razu napisałam na czacie, dostałam informację zwrotną, więc jakby tutaj, nie wiem, wszystko przebiega. Tak, tu muszę pochwalić nasz dział supportu, bo mamy niezawodną ekipę. Wiele osób właśnie też podkreśla to, że do nas idzie się dodzwonić. Nie jesteś którymś tam w kolejce, tylko od razu słyszysz dźwięczne dzień dobry, halo, słucham. I że ta pomoc na bieżąco jest udzielona, więc jestem dumna z naszej ekipy, bo to naprawdę jest bardzo fajna ekipa rzetelnych i przede wszystkim dobrze przygotowanych osób, więc fajnie, cieszę się, że i ty to potwierdzasz. Natomiast teraz troszeczkę przeniesiemy się w czasie i tutaj pogdybamy. Wyobraź sobie, że możemy cofnąć się w czasie. Co byś radziła sobie, swojej firmie, jako osobie początkującej, dopiero wkraczającej w biznes? Jaką radę dałabyś sobie na start? Żebym ufała sobie i wierzyła w siebie, żebym słuchała swojego serca, bo moje serce po prostu wie, w jakim kierunku chce się rozwijać i co jest dla mnie najlepsze. Wow. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Poprowadziłaś w nas w energetycznym stylu przez swój biznes, przez bardzo ciekawe tematy, które uważam, że gdzieś tam są spychane jeszcze w obszarach tabu i warto o nich mówić. Także bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dziś i mam nadzieję, że do usłyszenia. Ja również bardzo, bardzo Tobie dziękuję za to zaproszenie. Czuję naprawdę ogromną wdzięczność i czuję się zaszczycona, że z grona tak wielu przedsiębiorców, z którymi współpracujecie, ja otrzymałam ten przywilej, że mogłam podzielić się tym, czym się zajmuję. Więc totalna, totalna wdzięczność i bardzo, bardzo dziękuję. My jako fakturownia nie zamykamy się na naszych klientów. Jeżeli ktokolwiek ma chęć z nami porozmawiać i też wziąć udział w podcaście, to ja ze swojej strony jak najbardziej zapraszam. Także cieszę się, że cieszy Cię rozmowa ze mną i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ciebie, drogi słuchaczu, zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz zakładki podcast na stronie fakturownia.pl, gdzie cyklicznie będą pojawiać się nietuzinkowe historie firm naszych klientów. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.